Audycja powstała we współpracy z Narodowym Centrum Kultury oraz Ministerstwem Kultury i Dziedzictwa Narodowego. O pochodzenie słowa kretyn pyta pan Jan Wójtowicz z Krakowa, przypuszczając, że wywodzi się ono od krety. Otóż nie. Nazwa kretyn ma związek z pewnym obszarem geograficznym, ale nie są to okolice Grecji, lecz Szwajcaria. Jako kretynów określano górali alpejskich mieszkających na terenie obecnego szwajcarskiego kanonu Valais, byli oni upośledzeni umysłowo oraz wyróżniali się wyjątkowo długim podgarlem, wolem, sięgającym nawet pasa. Był to objaw, o czym w dawnych czasach nie wiedziano oczywiście, niedoczynności tarczycy spowodowanej, jak się łatwo domyślić, brakiem jodu. Z Alp Szwajcarskich daleko jest do morza, a dawniej ludzie nie podróżowali tak często jak obecnie, w związku z czym mieszkańcy terenów oddalonych od wybrzeża cierpieli na tę niedoczynność tarczycy i tą zresztą wrodzoną, ponieważ przekazywali ją sobie z pokolenia na pokolenie. Dziś ten problem się rozwiązuje dodając jodu do soli, której przecież wszyscy używają. Najstarsze znaczenie słowa kretyn było właśnie związane z tym zaburzeniem, to znaczy nieodpowiednimi wartościami pewnych hormonów i było lokalizowane w Alpach Szwajcarskich. W języku francuskim istniało nawet wyrażenie Kretyn des Alpes, czyli dosłownie kretyn alpejski. Ponieważ nieleczona, silna niedoczynność tarczycy powoduje upośledzenie umysłowe, a także często fizyczne, szczególnie mowa tutaj o takiej niedoczynności, która jest przekazywana z pokolenia na pokolenie, po prostu z którą się dziecko rodzi, to nazwy kretyn zaczęto używać na oznaczenie osoby dotkniętej niedorozwojem, niezależnie od tego, jakie są przyczyny tego niedorozwoju. Dzisiaj jest to słowo potoczne, odnoszące się do osoby mało inteligentnej, ograniczonej, albo takiej nierozsądnej, bezmyślnej. Samo słowo wywodzi się z dialektu franko-prowansalskiego, posługują się nim m.in. właśnie mieszkańcy Valais, u których stwierdzono opisywaną przypadłość, i ma ono związek z przymiotnikiem chrétien, który przede wszystkim w języku francuskim znaczy tyle co chrześcijański, ale ma również znaczenie niewinny, Ludzie upośledzeni umysłowo byli postrzegani jako niewinni, czyli nieświadomi zła, nie popełniający grzechów. W XVIII wieku opisywano ich, to w encyklopedii Diderota, jako poczciwych, takich, którzy z racji swojej ułomności nie są w stanie dostrzec zła, które dzieje się wokół.